Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać gołębia na sprzedaż. Tutaj mamy, może od początku, od lewej strony zaczniemy. Samica kariera 2018 rok, czarną. O, to jest ptak u mnie wychowany. Młody samiec szymel, tegoroczny. Obok mamy samczyka, także szymla. Dalej mamy w rogu białą karierkę 2021. Mamy niebieską samicę, niemiecką wystawową, tegoroczną. Tutaj mamy też szymlę samicę tegoroczną. Tutaj ta samiczka i ten samczyk to jest rodzeństwo z jednego gniazda. Tutaj mamy samiczkę winera. Nie pamiętam na tą chwilę, który to jest rok, ale z tego co pamiętam 2020 albo 21, chyba 20. Ale nie jestem pewien. Raczej 20 to jest samiczka. Winera końcowego. No niech ten sobie zleci. Mamy szymlę tegoroczną, samiczkę. Samczyk od pary winer. On jest młodszy rok, czyli to będzie 2021. Skoro tamto jest 2020, także mamy żółtą karierkę, taką bardziej kawową, samiczka tegoroczna. Tutaj mamy młodego niemieckiego wystawowego. To będzie prawdopodobnie samczyk. On ma jedną wadę, ja tego nie ukrywam. Po prostu za mniejsze pieniądze się go sprzeda. Ma zrośnięte dwa palce, jak tam widać. Przyjrzycie się. O, zasłoni teraz winę rogową. O. Niczym mu to nie przeszkadza. Zauważyłem to dopiero niedawno. Do rozpodu jak najbardziej, fajna głowa, no ale tak jak mówię, już na wystawę nie pójdzie, chyba że ktoś mu to zrobi. No ja nie będę się bawił i kaleczył, także z tego co nam tu przeleciało, to mamy też tutaj późnego młodego niebieskiego, to będzie raczej samiczka tegoroczna. Jeszcze nie spierzała. Dobra, i mamy tutaj jeszcze samczyka niebieskiego, niemieckiego. Fajny, mocny samiec. Pokaż się tam. Po jednych z lepszych moich gołębi. Taki niebieski. O, właśnie. No i mamy jeszcze ten, co tutaj tak trzepocze, winer, po tej parze właśnie z tamtego roku, samczyk 2022. Także tak to wygląda. Może te winery pogonimy. O, tam mamy. Tu mamy całą parę parzystą. O, przeleciała samiczka. Tutaj mamy samczyka po nich i ojca. Także tak to wygląda. Takie gołąbki na sprzedaż. Niemieckie wystawowe, średnio 200 zł sztuka. Niektóre trochę droższe. Winery 200 zł sztuka. No tego młódka niebieskiego mogę oddać za stówkę.
Jeśli chodzi o samiczkę kariera, to jest koszt 250 zł. Czarna ze względu na wiek to już jest jakieś 150 zł. No i za 150 zł też oddam tą białą. Także tak to wygląda. Może zajrzymy do środka. Mamy tutaj może od najważniejszej rzeczy zaczniemy. Mamy nowy nabytek, samiczka staropolska, czarna, na oku glazer, od bardzo dobrego hodowcy, od pana Janusza. Samiczka 2021. Mam nadzieję, że uda się wychować po niej jeszcze sporo młodych. Mamy też do niej samczyka 2022. No, cofnij się tam, pokaż trochę. Czarny samczyk na białych lotkach. Bardzo ładna woskówka. Będą służyły jako mamki, chociaż w pierwszym roku to będę chciał po nich wychować młode, żeby je troszeczkę rozmnożyć i może dopiero później już tam zaczną mamkować. Może pokażę jeszcze tak na szybko ptaki, które będę chciał dać na wystawę tegoroczną u nas. Tutaj mamy jednego takiego młodego. Niebieski. Mam nadzieję, że to będzie samczyk. Bardzo ciekawy wyłomek. Mamy też niebieskiego do następnego. Nie udało się pokazać. Może połowy wpadł w rękę. Może się uda połowego zaprezentować. Żółtopłowy samczyk. Takiego samczyka jeszcze będziemy mieli. Będziemy mieli też fajnego szymelka. O, udało się. Dosyć sprawnie. O, będziemy mieli jeszcze takiego szymla. Też mam nadzieję, że to będzie samczyk. Co my tu jeszcze mamy? Będzie na pewno, kurczę, nie wiem, którego pokazywałem. Tu mamy tego. A, dobra, pokazywałem tego. To jeszcze ten. Albo dobra, tego zaraz. Tu mamy niebieskiego. Prawdopodobnie samca. Tu mu się skrzydło podwinęło. Ale też widać fajny, mocny gołąbek.
od razu, póki ten tam jest, to złapię też na zielonej skówce drugiego do pokazania. Tutaj mam nadzieję, że to będzie samiczka. O, on nie chce się zaprezentować. No dobra, tak wam go pokażę. Jest tutaj. I ostatni będzie tutaj prawdopodobnie samczyk. O, dobra, udało się. Też na białej skówce. I dobra, na dzisiaj to by było chyba tyle. Najważniejsze rzeczy pokazane. Resztę rozpłotu to kto ogląda filmy, ten zna. Także zapraszam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam. Cześć.